Kolejny dzień nabożeństwa ku czci Matki Bożej Bolesnej. 6 sierpnia. Przebaczenie. Po przebyciu bolesnej drogi Jezus drżący i wyczerpany staje na górze Kalwarii. Towarzyszy mu Matka Bolesna. Jest świadkiem jego cierpień i zniewag. Przeżywa je wszystkie w swym sercu. Zbliżyła się chwila najboleśniejsza – ukrzyżowanie Jezusa. Przyniesiono krzyż, położono go na ziemi, wywiercono otwory na gwoździe, przygotowano sznury, młoty i gwoździe. Co za bolesny widok dla Matki Najświętszej. Siepacze przywiedli Jezusa. Jezus spojrzeniem pełnym miłości spogląda na swych oprawców. Jak cichy baranek nie otwiera ust swoich. Kładzie się na krzyżu. Podaje ręce i nogi do ukrzyżowania. Dają się słyszeć głuche uderzenia młotów. Chrzęst kości. Krew przenajświętsza spływa obficie. Zalewa potokiem ziemię. Siepacze, chcąc sobie ułatwić ukrzyżowanie, dociągają ręce i nogi do przygotowanych na krzyżu otworów i przybijają je do krzyża. W końcu ze strasznym wstrząsem spuszczają krzyż do przygotowanego dołu i silnie mu umocowują w ziemi. Jezus niewypowiedzianie cierpi. Matka Bolesna stoi pod krzyżem. Każde uderzenie, każda zniewaga bolesnym echem odbija się w jej macierzyńskim sercu. Chwila przepowiedziana przez starca Symeona nadeszła. Duszę Twą przeniknie miecz. Świadomość o niewypowiedzianych większych cierpieniach jej boskiego Syna powiększała boleść Maryi. Do uszu Maryi dochodzi cichy szept modlitwy. Jezus zwraca się do Ojca Przedwiecznego, wołając: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus przebacza i błaga Ojca o przebaczenie, o miłosierdzie dla swych siepaczy. Maryja, zjednoczona najściślej z Najświętszym Sercem Boskiego Syna, czyni to samo. Przebacza krzywdy i niewdzięczności. Nie tylko siepaczom, ale wszystkim, którzy odkupieni ceną przynajświętszej krwi Jezusowej obrażają Go grzechami. Widzi ich w duchu wśród katów przybijających Jezusa do krzyża i błaga dla nich o miłosierdzie. I ja, grzesząc, pełnię również urząd oprawcy. Maryja wstawia się za mną i mi przebacza. O Matko, źródło miłości, niech czują moc Twej żałości. Dozwól mi z sobą płakać. Matko Bolesna, ubolewam nad cierpieniem, którego doznałaś przy przeszyciu serca Twojego szóstym mieczem boleści. Gdy widziałaś zranione i przebite serce Syna Twojego już na krzyżu umarłego. Za tych właśnie niewdzięcznych ludzi, którzy zamęczywszy go okrutnie, jeszcze nad ciałem jego przynajświętszym się pastwili. Proszę Cię i błagam przez tę boleść, jakiej w ten czas doznałaś, racz mi wyjednać łaskę, abym zawsze przebywał myślą w sercu Jezusowym przebitym i otwartym dla mnie. W sercu Jego, w tym przybytku miłości najwyższej, w którym mieszkają wszystkie dusze szczerze miłujące Boga i żebym tam życie moje spędzając u Bogu tylko i Jego miłości ku ludziom myślała i Jego tylko całym sercem miłowała. O Pani, nic Tobie niemożliwego, ja zaś o to tylko Cię proszę. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Litania o siedmiu boleściach Matki Bożej. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Matko Bolesna, módl się za nami. Któraś nie znalazła miejsca w Gospodzie, módl się za nami. Któraś zmuszona była szukać przytułku w stajence, módl się za nami. Któraś Twego pierworodnego w żłóbku złożyła, módl się za nami. Któraś krwawemu obrzezaniu Syna Twojego obecną była, módl się za nami. Której przepowiedziano, że Syn Twój położon jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą, módl się za nami. Której wyprorokowano, że duszę Twą własną miecz boleści przeszyje, módl się za nami. Która z synem do Egiptu uchodzić musiała, módl się za nami. Któraż rzezią niewiniątek przerażoną była, módl się za nami. Któraś 12-letniego syna Twego w Jeruzalem zgubionego przez 3 dni żałosna szukała, módl się za nami. Któraś ciągle na nienawiści Żydów do Syna Twojego patrzyła, módl się za nami. Któraś męki i śmierć Syna Twojego obraz bezustannie w sercu nosiła, módl się za nami. Któraś w dniu ostatniej wieczerzy Syna do Jeruzalem idącego ze smutkiem pożegnała, módl się za nami. Któraś męką ogrójcową i krwawy pot Syna Twego na modlitwie wylany sercem Matki przeczuwała, módl się za nami. Któraś o Synu przez Judasza zradzonym, o powrozami skrępowanym z ogrójcu wiedzionym wieść odebrała, módl się za nami. Któraś Syna jakby złoczyńcę przed sąd kapłanów stawionego widziała, módl się za nami. Któraś na Syna fałszywych świadków zeznania słuchała, módl się za nami.
któraś okrutny policzek przez najdroższego syna Twojego odebrany na sercu odczuła, módl się za nami. Któraś obelgi od Żydów i żołnierzy na syna Twojego bezbożnie miotane słyszała, módl się za nami. Któraś syna biczami sieczonego i cierniem ukoronowanego ujrzała, módl się za nami. Któraś bezbożny, a haniebny wyrok śmierci na syna Twego wydany słyszała, módl się za nami. Któraś syna Twego krzyż niesiącego spotkała, módl się za nami. Któraś łoskotu przebijania gwoźdźmi rąk i nóg syna Twojego słuchała, módl się za nami. Któraś ostatnie słowa syna Twojego na krzyżu do serca przyjmowała, módl się za nami. Któraś ostatnie słowa miłości Twojego Syna do Matki usłyszała, módl się za nami. Któraś w konaniu Syna Twojego obecną była, módl się za nami. Któraś zamarłe ciało Syna Twojego z krzyża zdjęte na macierzyńskie łono swe przyjęła, módl się za nami. Któraś do grobu Syna Twojego cała zbolała i zasmucona do domu wracała, módl się za nami. O Królowo Męczenników, módl się za nami. O wizerunku Morza Goryczy, módl się za nami. O Opiekunko Bolejących, módl się za nami. O Wspomożenie Stroskanych, módl się za nami. O Ucieczko Grzeszników, módl się za nami. Przez okrutną mękę i śmierć Syna Twojego zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez najcięższe boleści serca Twojego zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez największe smutki i utrapienia Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez straszne uciski Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez łzy i łkania Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez wszystkie macierzyńskie współubolewania Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez przemożne pośrednictwo Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Od niepomiarkowanego smutku zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od upadków na duchu zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od niechętnego znoszenia wszelkich cierpień zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od wszelkich okazji do grzechu zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od sideł szatańskich zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od zatwardziałości serca zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od ostatecznej niepokuty zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od potępienia wiecznego zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś nas w wierze prawdziwej, nadziei, miłości świętej, opieką Twoją utrzymywać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś nam u Syna Twojego za grzechy nasze doskonałą skruchę i pokutę wyjednać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś wzywającym Cię pociechę i ratunek Twój udzielać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś nas w chwili konania wspierać najszczególniej raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś nam w stanie łaski zejście ze świata tego wyjednać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Matko Najboleśniejsza, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. Matko Boża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Baranku Boży,
wobec matki Twej przez 3 godziny zostawał na krzyżu, zawieszony przez boleść tejże matki Twojej, wtedy doznane, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, któryś wobec matki Twojej Bogu Ojcu ducha oddał, przez boleść tejże matki Twojej wtedy doznane, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, któryś wobec matki Twojej z krzyża, nieżywy zdjęty na jej łono złożony został, przez boleść tejże matki Twojej wtedy doznane, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison. Módlmy się. Niech raczący wstawić się za nami, prosimy, Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, do miłosierdzia Twojego błogosławiona Maryja, Panna, Matka Twoja, której przenajświętszą, najświętszą duszę w chwili męki i śmierci Twojej miecz boleści przeszył. O Panie Jezu Chryste, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Módl się za nami, Matko Najboleśniejsza, teraz i w godzinę śmierci naszej. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia Wam życzę. Do zobaczenia jutro.